Wbrew obiegowej opinii, słonie lubią wychodzić naprzeciw wyzwaniom, również tym biznesowym. Ten osobnik z radością sprawdziłby się w negocjacjach, przeprowadził sprytną fuzję lub dokonał niespodziewanego przejęcia. Niestety, nie ma doświadczenia w tym zakresie i nie może zdobyć go w konkursie EY Financial Challenger. Gdyby był studentem, a nie słoniem, z pewnością już by się zapisał. Jeśli nie jesteś słoniem, ale lubisz grube case z zakresu corporate finance, nic nie stoi na przeszkodzie, by wejść do gry. 30 tysięcy złotych czeka. Sprawdź na www.eyfc.pl Czytała Krystyna Czubówna